Hello guys, witam Cię Plutko. Słuchajcie, może zastanawiacie się, co jest, chwileczkę, co jest tematem dzisiejszego naszego spotkania. Słuchajcie, w ostatnim wideo ja chyba powiedziałem oszukane D, więc chciałem troszeczkę dołożyć do tego, chciałem wyjaśnić, co dla mnie znaczy oszukane D. Więc oszukane D to jest jeden z akordów D-dur. Jeden z akordów związanych z dźwiękiem D, nie D, przepraszam, z dźwiękiem D. Więc to, co ja nazywam oszukanym D, jest D sus 2. Więc może zacznijmy sobie, omówmy po kolei kilka tych akordów D, które tu grałem na początku. Więc słuchajcie, najprostszą rzeczą jest akord D-dur, prawda? Pusta struna, czwarta. Tu palec pierwszy, drugi próg. Struna pierwsza, trzecia. Trzecim palcem dostawiamy na trzecim progu struny drugiej. Prawda? Więc to jest D-dur. Następnym akordem, który bardzo łatwo zagramy, jeżeli mamy tutaj D-dur, proszę zwróćcie uwagę, tu czwarty palec, to bardzo często słyszy się w każdej akustycznej gitarze. Każdy gitarzysta to robi. Tu dostawia czwarty, jak dostawi czwarty, mu się zrobi D sus. I zagra D, zdejmuje palec i gra D. Widzicie ten mały ruch czwartego palca? To się wszystko stąd dzieje, między D-dur a D-sus. Czwarty palec dogrywa G. Posłuchajmy jeszcze chwilę. Prawda? Więc to jest D-sus z tym czwartym palcem dostawionym. Następnie idźmy dalej. Mamy D, dostawiamy czwarty, mamy D-sus, ale zdejmijmy wszystkie czwarte, znaczy czwarte, zostawmy tylko dwa palce. Ten drugi nie jest, nie dotyka niczego. Ja zostawiam tylko palec pierwszy i trzeci na progu drugim, trzeciej i trzeci na trzecim drugiej. Czyli mam otwartą strunę E na dole, prawda? To jest mój akord D sus 2. Nie wiem dlaczego 2. Zwróćcie uwagę, pusta struna E, więc jak wszystko zaczniemy składać w jeden łańcuszek, mamy D-dur, D-sus i dwójkę sus. Dur, sus, dwa, dur. Słyszycie, ile tu się rock'n'rolla robi? Prawda? To nie jest blues, to jest popowe, rockowe, gitara akustyczna. Gitarzyści bardzo dużo tego używają. Nawet od pustej. To jest rzecz do zapamiętania, to jest rzecz do zapamiętania, to jest rzecz do wyćwiczenia. Tu nie ma żadnej trudności. D-dur, dostawiamy czwarty, wracamy na D-dur, zdejmujemy drugi. Zresztą możemy inaczej. Ja nie chcę tu wymyślać na żywo, bo wiecie, czym to się skończy, czymś trochę poślizgnę się gdzieś, ale możecie sobie na spokojnie. Rozumiecie? Tu jest granie, tu jest gitara akustyczna. Proszę o tym pamiętać, w D-dur, tu te dźwięki. D-dur akord. Sus, D, sus 2 z pustą struną, ok? Przejdźmy troszeczkę dalej, jeszcze troszeczkę po nudze, słuchajcie. Więc to jest dur. To jest dur z siódemką, D7. Więc tego bardzo, bardzo dużo się używa. Jaki jest... D7 jest odwrócony. Zwróćcie uwagę, że jak ja ogram te progi tu, które miałem, to wtedy ten palec mam z tej strony, więc jego wypada postawić na pierwszym progu od początku gryfu, prawda? Te tutaj są na drugim progu. Struna pierwsza, trzecia, a ten jest tutaj na progu pierwszym.
Słuchajcie, to jest sprawa do zapamiętania. Jeszcze raz podkreślam. Proszę o uwagę. To jest sprawa do zapamiętania, ten układ palców. Dlaczego? Już wam mówię dlaczego. Czy muszę coś dodawać? Dlaczego jest to ważny układ? Ten układ bardzo robi w bluesie, więc już dodam. Ja ustawiam D7 i gram w blues. Gram turnover w blues. Prawda? Więc to się wszystko dzieje z kształtu akordu D7. Co jest do zapamiętania? Do zapamiętania jest... Tu gramy gitarę akustyczną, ok? Co jest do zapamiętania? D7. D7 jako samodzielnie broniący się akord lub kształt palców D7 do grania bluesa. Ok? Ok, fajnie. To był D7. Troszeczkę popatrzmy jeszcze z tej strony na akordy, prawda? Bo tu troszeczkę popatrzyliśmy. Mam na myśli do początku gryfu, więc D7. D-mol wszyscy znamy. Od harcerska, prawda? Z pierwszej zbiórki harcerskiej. D-mol. Następnie D major 7. Jak przesuniemy te dwa tu na drugi próg, jakbyśmy kawałek A-dur chcieli grać. To jest ten akord. Jaka jest różnica? Michel Beatlesi tam grają. 4D po kolei tam są. Michel, mają znacie, prawda? Więc słuchajcie, ja to wiem od Beatlesów, nie od YouTubersa. Okej? Okay. Jeszcze raz podkreślam. Źródło naszej nauki jest w oryginalnych nagraniach, nie w tym, co ja tutaj opowiadam. Jeżeli macie problemy, wtedy możecie zerknąć na jakieś video na YouTube, ale pierwsza rzecz, iść do nagrania i tam starać się poznać muzykę, poznać gitarę, poznać co gitarzysta gra. Więc to jest D-mol, prawda? Wiemy. D major 7, te dwa palce tu i dostawiamy pierwszy poniżej, dwa palce na drugim progu struny drugiej, trzeciej. Pierwszy palec na pierwszej, bardzo ładny akord. Ok. Potem D-mol 7. Bardzo bluesowy. Poprzeczka pierwszy, drugi dostawiamy tu, drugi próg. D-mol 6. Bardzo łatwy akord, bardzo ładny do zagrania. Pierwszy próg, pierwsza struna, próg, drugi, trzecia struna. Czyli zbierając te wszystkie od D-mol, to jest... Prawda? Hey, my Michel. Znacie ten moment, może kojarzycie. Więc to są te akordy tu w D. Więc co jeszcze chciałbym podkreślić? Może dwie rzeczy. Więc słuchajcie, pierwsza sprawa, no to już trzeci raz mówię. To jest akustyczna gitara. Gra... Tutaj ten ruch. Następną sprawą, która jest w D, to wiecie, to jak przy okazji rock'n'rollowych rzeczy mówiliśmy sobie, że D robi tutaj też. Prawda? Jest jeszcze jedna folkowa dróżka do zagrania w D, ale nie będę o tym wspominał, przepraszam. Myślę, że to było kiedyś przy folkowej gitarze, więc ja tu nie chcę mieszać jeszcze folkowego klimatu. Oczywiście tylko wspomnę, że D jest bardzo folkowe i możemy dropnąć D, prawda? Wtedy cały inny świat się nam otwiera. Też nie chcę tego tu już wracać, bo to wiele razy o tym mówiłem. Więc generalne moje takie sugestia, ten akord. Desus 2. Absolutny faworyt z tych wszystkich demo. Mam nadzieję, że wasz też. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam cieplutko, że Bał był tutaj. Take care, guys. Bye, bye.